porozmawiać, no bo wtedy jesteśmy na ich, że tak powiem, na ich terenie. No wiadomo, nie muszą wcale zakładać, że my jesteśmy świadkami Jehowy i mogą się obawiać, a tutaj czują się bardziej bezpiecznie. Poza tym jest to działalność, która daje możliwość podejścia przez kogoś w takim środowisku no, nieobserwowanym, na przykład przez sąsiadów, przez rodzinę, przez tych, którzy są przeciwni temu dziełu. To jest, no, a poza tym jest to pewnego rodzaju naśladowanie tego, co Jezus robił i jego apostołowie, bo to jest działalność publiczna. Ale Jezus powiedział, idźcie i głoście, żeby chodzić i głosić tą dobrą nowinę. Właśnie jak apostoł Paweł po targach jeździł, na przystankach, nie? W każdej można głosić Chrystusa. No tak, tak. No to jest tak, jak pani mówi. Tą działalność też wykonujemy. I na przykład dzisiaj część braci stała na przywózku, a część braci wyjechała na wioski czy w mieście, wyruszyła do służby od domu do domu i wykonywała to dzieło. Także jest to pewnego rodzaju, a poza tym, wie pani, tu jest jeszcze jedna rzecz, że w ten sposób jest możliwość dostrzec, kim są Świadkowie Jehowy, że jest to organizacja, która jest zjednoczona na całym świecie, że prowadzimy taką działalność, która jest prowadzona w sposób jednolity. Bo wszędzie, gdziekolwiek by pani nie była, na przykład może to być no gdziekolwiek pani by nie była, tylko nie jest ta działalność pełniona w krajach totalitarnych, tam gdzie jesteśmy obłożeni zakazem, to tam nie jest czyniona, ale tak to jest. Na przykład w całej Europie, gdziekolwiek pani nie pojedzie, czy do Berlina, czy do Paryża, czy do Pragi Czeskiej, no. Tak, zgadza się. Świadkowie Jehowy najbardziej głoszą na cały świat. No, no. Na całym świecie są właśnie, tylko tak jak właśnie, że w Rosji mają zakaz za rozbijanie rodzin i właśnie tam nie mogą głosić. No dokładnie, ale nie tylko w Rosji. Jest Korea, tylko teraz, bo ja nigdy nie byłem, to znaczy mam kłopot z rozróżnianiem, czy to jest Korea Północna, czy Korea Południowa. Wiem, że w jednej jest duży zakaz, obłożeni jesteśmy zakazem. W Rosji ma pani rację, w Chinach też jest pewnego rodzaju ograniczenie i tam w Chinach nasi bracia nie stoją przy wózkach, ale głoszą. A poza tym, widzi pani, to jest jeszcze jedna rzecz. A co głoszą tak w ogóle? Co głoszą Świadkowie Jehowy? No Świadkowie Jehowy głoszą to, co jest zapisane w Biblii, to, co ludziom jest potrzebne w danym momencie. No jeżeli ktoś na przykład przeżywa ogromne trudności rodzinne, to w Biblii jest mnóstwo zasad, które stoją u podstaw na przykład szczęśliwych rodzin, eliminowania tych problemów, które ktoś może mieć. Jeżeli ktoś stracił bliską osobę, no na przykład umarł ktoś najbliższy. No właśnie to... dzisiaj byłam na pogrzebie, byłam z bratem Bogdanem. No właśnie, no. No to jest taka rzecz, że... No i ksiądz właśnie, on tam, że będzie wiecznie odpoczywać, wieczny odpoczynek i do nieba ją posłał tą. No właśnie, no wie pani, to jest jedno ze spojrzeń, natomiast warto jest zajrzeć do Biblii, aby poznać pogląd Boży. Boży pogląd. No ja wierzę w zmartwychwstanie, nie, że Chrystus umarł, zmartwychwstał, tak. No i że nasi najbliżsi zmartwychwstaną. Chrystusie. Tak. No jest to bardzo zbieżne z poglądem biblijnym, z poglądem Boga. Bo proszę zobaczyć, już na samym początku, kiedy z Ewą rozmawiał przeciwnik Boży, to ma nazwę szatan, diabeł, bo szatan to przeciwnik, a
Diabeł to potwarca, czyli ktoś, kto podaje wątpliwość pewne rzeczy. I jest ta rozmowa zapisana w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju. To w tej rozmowie spotkały się dwa poglądy. Pogląd Boży na temat śmierci i pogląd przeciwnika Bożego, szatana. I tam czytamy mniej więcej tak, że Ewa powiedziała o poglądzie Bożym, że jeżeli zgrzeszymy, to umrzemy, wrócimy do tego samego stanu, w którym byliśmy przed stworzeniem, czy inaczej mówiąc, przed narodzinami. Po prostu nie było wtedy człowieka. Natomiast szatan powiedział, że nie, wy nie umrzecie, wy będziecie żyć w innej postaci. I tutaj widać wyraźnie, że jest to przeciwieństwo tego, co określa Biblia na temat stanu umarłych. Ciekawa rzecz jest na ten temat utrwalona w Księdze Kaznodziei. Tam jest bardzo ciekawie powiedziane, na czym polega stan umarły. Stan umarłych to stan niebytu. Tam jest powiedziane, że jeżeli żyjesz, to rób. Bo tylko żywi mogą działać. A czy Adam i Ewa zmartwychwstaną? Proszę pani, to wszystko jest w gestii Boga. Ale wiele wskazuje na to, i to już jest głębsza analiza, że biorąc pod uwagę zasady, którymi kieruje się Bóg, jest wątpliwość, czy powstaną. Dlaczego? Dlatego, że Adam i Ewa byli doskonali. Oni dokonali świadomego wyboru. I oni odłączyli się od Boga, wypowiadając mu posłuszeństwo. I teraz to by wskazywało na to, że prawdopodobnie nie zmartwychwstaną, bo świadomie odstąpili od Boga. Ale czy zmartwychwstaną, czy nie, to nikt z ludzi nie jest w stanie określać. To tylko i wyłącznie określa nikt więcej. Bo właśnie w objawieniu jest, że właśnie są dwie śmierci i dwa zmartwychwstania. Objawienie 20 rozdział i właśnie 5 werset pisze: inni umarli, nie ożyli, a się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga Chrystusa i królować z Nim będą przez 1000 lat. Świetnie, ma pani rację. I ten fragment dotyczy osób, które będą razem z Jezusem, jest ich 143 tysiące i oni po śmierci zmartwychwstaną do życia w niebie. To w objawieniu bardzo wyraźnie jest powiedziane. Ale jest też przewidziane zmartwychwstanie dla tych, którzy będą żyć tutaj na ziemi. Bo jeżeli, tak wynika to z Księgi Objawienia, Jezus i ci, którzy zmartwychwstaną do życia w niebie, będą sprawować władzę nad kim? Nad tymi, którzy zmartwychwstaną i będą żyć na ziemi. Bo pierwotnym zamierzeniem Bożym nie było to, żeby człowiek żył w niebie. No nie, i właśnie dlaczego mówisz właśnie, że w niebie będą żyli? Przecież my jesteśmy wybrani do jednej nadziei, a naszą nadzieją jest właśnie życie na ziemi. No nie, tak. To dlaczego do nieba tam wysyłasz? No więc, gdzie do nieba? Więc proszę pani, jest takie spojrzenie i to jest logiczne, że to, co zrobił Adam i Ewa wraz
z szatanem spowodowało, że zamierzenie Boże tutaj na ziemi nie mogło być realizowane. I Bóg, Jehowa Bóg, podjął taki plan, w którym ma za zadanie przywrócić doskonałe życie tutaj na ziemi i przywrócić to życie, i Jezus oraz te 144 tysiące będą mieli za zadanie doprowadzać nas do doskonałości. I proszę zobaczyć, dlaczego dobrym i może najlepszym wyborem jest wybranie człowieka, który zmarł, poszedł do nieba po zmartwychwstaniu. To nie dzieje się automatycznie, że zmarł i od razu jest zmartwychwzbudzany. Tylko zmarł i zostaje zmartwychwzbudzony do życia w niebie. I teraz on jest bardzo dobrym. Ale to wytłumacz, jak do życia w niebie? Jak będzie zmartwychwzbudzony do życia w niebie? Czyli jak on tu na ziemi będzie wskrzeszony i później do nieba zabrany? Jak to rozumiesz? Nie, to jest bardzo podobnie, no bo my... jak z Jezusem jest, jak było z Jezusem. Jezus żył tutaj na ziemi, został zamordowany i został po 3 dniach zmartwychwzbudzony, ale on nie został zmartwychwzbudzony jako człowiek, tylko jako stworzenie duchowe. Ale miał ciało, przecież go dotykali. I poznali. On był normalnie. Jadł z nimi ryby. Ale przybierał to ciało, żeby. Widzi pani, to jest tak, że człowiek jest taką istotą, a szczególnie niedoskonały człowiek, jest taką istotą, że jak mnie dotknie, to nie zrozumie. To nie uwierzy. Pamięta pani? No nie uwierzy. I teraz to, co z tym niewiernym Tomaszem było. Niewierny Tomasz.